Czas na przebudowę stacji metra Kabaty. Tramwaj do Wilanowa zmienia Wilanowską. Inaczej pociągami do Sulejówka i Otwocka. Wukatka bardzo punktualna, ale nie dojedzie do centrum. Tramwaje od poniedziałku nie dojadą do Brudna. Wrócą w lipcu. 200 tysięcy osób na moście na Pragę. A także tunel Wesołaj w Rembertowie i wiadukt Chełmżyńskiej. Czy co z budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym. W piątek, 5 kwietnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Mniejsza z Tym, czyli mojego autorskiego, subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy, głównie z właśnie ostatniego tygodnia. Natomiast dzisiaj szybko, jeszcze przed północą, przed ciszą wyborczą, żeby nie było. No tak, zaczynamy od awarii na stacjach metra. Niesamowita informacja, to nie jest fake news, to znaczy, nie wiem, czy nie jest fake news, nie było mnie to na stacji, ale nie jest to 1 kwietnia, tylko faktycznie mamy informację, że działa już windę na stacji metra Udrychów. Wow, udało się. Po dwóch moich filmach faktycznie udało się to zrealizować. No i co ja mogę powiedzieć? No to jest jakiś sukces. Z innej rzeczy, no to faktycznie, gdzie nie działają windy? Na rondzie ONZ, na Stadionie Narodowym i na ratuszu Arsenał. To są trzy windy, które nie działają od tego tygodnia. Następnie mamy informację, że już faktycznie pociągi metra jeżdżą warszawskie w Kijowie. Dokładnie drugi pociąg zaczął jeździć. Pozostałe bardziej jako, jeżdżą jako na części, więc znaczy inaczej nie jeżdżą, tylko będą służyć jako części, chociaż sprawdzają, jaki jest ich stan. I w ten sposób realizują to. No wiecie, no 10 składów tam pojechało i oni po prostu sobie sprawdzają, które po prostu jeszcze się nadają do użytkowania i mogą być jeździć dalej. Tymczasem metro czeka na przebudowę stacji metra Kabaty, w związku z tym, że po prostu nie da się z aktualnym układem torowym zwiększyć przepustowości aktualnie pociągu, w związku z tym, że tylko łącznie dwa tory są de facto wjazdowe na STP Kabaty, znaczy wjazdowe i wyjazdowe, dwukierunkowe. Przydałaby się możliwość po prostu wjeżdżania po trzech torach, niezależnie od tego, jakie jest natężenie ruchu, a są też zjazdy ze stacji, po prostu nie można zwiększyć przepustowości tej stacji metra bez dodania właśnie dodatkowych dwóch, czy nawet trzech, de facto czterech rozjazdów. Tutaj jeden, tu drugi, tu trzeci i czwarty. Natomiast prace projektowe się zakończyły, ale nie ma na razie środków na inwestycję tą. I poczekamy, zobaczymy, czy faktycznie znajdą się w mieście stołecznym pieniądze na tąże jakże bardzo ważną inwestycję. Tymczasem z kolei mamy informację, że drogi rowerowe na Puławskiej się pojawiają w ramach tramwaju do Wilanowa. I o ile ta część rowerowa tutaj na tym odcinku miała być realizowana, to tu faktycznie jest ta część, tutaj nie wiedziałem, że tu będzie coś nowego, więc tutaj się faktycznie pojawi nowa droga rowerowa na tym odcinku, tutaj pod Wojskiem, z przejazdem bezpośrednio tutaj też na drugą stronę torowiska tramwajowego i z wjazdami na ulicę, to jest na plus, bym powiedział. Natomiast tutaj na Puławską, no to ta droga rowerowa się na razie będzie kończyć ślepo właściwie, będzie tylko i wyłącznie wjazd z ulicy, no bo się łączy, że drogi rowerowe dalej na Puławskiej są dalej w dalekich planach, jeszcze nawet nie są projektowane. Więc jeszcze chwilę w tym temacie będziemy musieli poczekać i zobaczymy, co faktycznie z tego wyciągną. Tymczasem, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, ale właściwie na Gagarina, to w najbliższym tygodniu, konkretnie od poniedziałku, od godziny 7 rozpoczną się ostatnie warstwy asfaltu, zaczną się pojawiać na samej ulicy Gagarina i wtedy możecie się spodziewać jakichś większych trochę utrudnień na tejże ulicy. Ten proces będzie trwać tak trochę dłużej. Tymczasem z kolei możemy zobaczyć, jak wygląda to, jeżeli chodzi o skrzyżowanie tramwaju do Wilanowa i na Gagarina. Aktualnie już nie ma Banana i jak widzicie, samochody i autobusy przyjeżdżają przez sam środek skrzyżowania. Więc takie bariery, a oczywiście na spacerowej coraz to lepiej wygląda. Już nawet są montowane rozjazdy z tego, co widzę, tutaj wylotowe. No to ciekawa informacja. Film z tramwaju do Wilanowa, bo mnie pytacie się co jakiś czas, kiedy się pojawi. Nie wiem, kiedy dostanę pozwolenie od Służby Ochrony Państwa, a na razie nie możemy się dogadać w tej sprawie, więc może w tym tygodniu, ale niestety nie mam informacji, czy faktycznie w tym tygodniu najbliższym się to uda. Idziemy dalej, bo jeszcze w ramach tramwaju do Wilanowa zmienia się aktualnie organizacja, jeżeli chodzi o ulicę Wilanowską. Teraz po drugiej
jezdni będzie można przejechać, więc to jest też taka zmiana, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Więc taka w tej części, jeżeli chodzi o przejazd po prostu, będzie drugą jezdnią, jezdnią aktualnie południową. Jeżeli chodzi o SKM Fit, tutaj się dosyć dużo dzieje w najbliższym tygodniu, bo już w ten weekend od dziś, czyli 5 kwietnia i przez cały weekend 6-7, część pociągów jeździ z pominięciem przystanków kolejowych Warszawa-Grochu, Warszawa-Szynka-Krochowska czy Warszawa-Gocławek, w związku z tym, że tam już są tam aktualnie realizowane kolejne prace w ramach oczywiście przebudowy LK7 i dlatego też te pociągi mogą jeździć z pominięciem tych przystanków kolejowych. Z kolei w weekend ten również, 6-7 kwietnia, całkowicie znika S2 w związku z pracami na Warszawie Zachodniej i będzie jeździć S20 w relacji Warszawa Wschodnia, Sulejówek, Miłosna, a z kolei od 8 kwietnia do 19 maja, czyli dosyć długo, pociągi S2 i S20 będą jeździć tylko łącznie do Warszawy Remetru w związku z budową tunelu w Sulejówku i wprowadzeniem tam jednotoru na pewnym odcinku, dlatego też właśnie będzie ograniczony ruch, jeżeli chodzi o pociągi na tej relacji i wtedy będzie jeździć zastępcza linia autobusowa ZS2 pomiędzy Rembrandtowem i Sulejówkiem Miłosną. Pociągi, te autobusy będą jeździć w szczycie co 20-30 minut, a poza nim i w weekendy, i w święta i tak dalej będzie jeździć co mniej więcej godzinę, więc jak ktoś będzie oczywiście zastępcza komunikacja miejska. Tymczasem coraz to więcej pojawia się panelów fotowoltaicznych na sieci kolejowej PKP SA. Nie wiem czemu pokazali PKP PLK, bo tutaj jest zdjęcie Warszawy Zachodniej, a zachodnia to jest PKP PLK. No ale to taka informacja, jakbyście byli ciekawi, że no inwestują te fotowoltaikę, bo ma być neutralność klimatyczna do 2050 roku. Czy im się uda, to zobaczymy. Tak, mamy to, mamy to. Nawet z kryzysową sytuacją, jeżeli chodzi o aktualne utrudnienie WKTki przez Warszawę Zachodnią, pociągi jeżdżą punktualnie, najpunktualniej w Polsce. 98,66% to jest WKD, jeżeli chodzi o punktualność. Najwyżej w całej Polsce. Druga jest SKM-ka Trójmiejska. No i zwróćcie uwagę, że SKM-ka Warszawska kolej, na którą tutaj mamy, ŁKS też wysoko, natomiast tak, SKM-ka Warszawska ma 90% i 90,96%, KM-ki mają 89,56%, natomiast PKP Intercity raptem 72% i 54%, więc jakby no kiepsko to wygląda, jeżeli chodzi o Intercity, ale kto jechał Intercity, to doskonale wie, czemu tak to wygląda. Inaczej, wie, że tak faktycznie sytuacja wygląda. No to ja mogę powiedzieć, to jest wynik w ciągu całego 2023 roku, jedyne co mogę robić, to pogratulować i faktycznie mogę bić brawo. Natomiast, no tak, to faktycznie jest dosyć niezłe wydarzenie. Ale dobra, lecimy sobie dalej, bo WKTka może je świętuje, ale też nie świętuje tego, że rozjazd się zepsuł na trasie w kierunku Milanówka. Rozjazd aktualnie został tymczasowo ustawiony tylko właśnie w jednej pozycji, nie można go przestawić. I od dzisiaj do odwołania pociągi nie jeżdżą do Milanówka, jest komunikacja zastępcza autobusowa, a wszystkie pociągi, które jeździłyby normalnie do Milanówka, kończą swoją trasę na WKD Grodzisk... WKD... czekajcie, gdzie to było? No, na tym przy stacji poprzedniej, czyli na WKD Podkowa Leśna Główna. Jak coś. Idziemy dalej, czyli oczywiście WKTka, pozostajemy w temacie WKTki i jak z tą przebudową linii średnicowej. W dużym skrócie mam to skrócę, ale jeżeli chcecie, to macie link do tego w opisie i w karcie. To tak, WKTka mówi, że faktycznie no nie będzie przedłużać swojej dalszej trasy w kierunku Warszawy Centralnej, jeżeli chodzi, znaczy w kierunku Warszawy Śródmieście, tej pierwotnej Warszawy Śródmieście, czyli obok stacji metra. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, byłby jeden tor na odcinku właśnie tym już faktycznie w wykopie. Przed samą stacją Warszawa Śródmieście WKD byłyby owszem dwa tory, ale byłyby dwie krawędzie peronowe, a WKTka chciałby mieć możliwość rozbudowy do nawet czterech krawędzi peronowych, czyli dwóch peronów. Takiej możliwości by tam nie było. Mało tego, chodzi o to, że WKTka musiałaby zjechać dosyć głęboko, bo na poziom minus 2, aby przekopać, de facto WKTka byłaby pod linią średnicową, w związku z tym, że nie wiadomo, jest problem gruntowy, jeżeli chodzi o własności gruntowe, jeżeli chodzi o Aleje Jozimskie. Gdyby dało się budować WKTkę pod Alejami Jozimskimi, nie było problemu, ale niestety nie wiadomo, do kogo należą te grunty i nie można tego jakoś łatwo uzyskać, co jest według mnie trochę kuriozum, ale przy takiej inwestycji można byłoby to rozwiązać. I też są fundamenty i podpory
i słupy po prostu od wiaduktów Jana Pawła II i dlatego też to musiało być po prostu schowane de facto pod linię średnicową. WKTK by jeździła jednym torem, a następnie by się dojeżdżała przed samym Śródmieściem. I też sama stacja WKTK nie byłaby dosyć blisko stacji metra centrum, tak z 200 metrów albo nawet więcej trzeba byłoby dojść. Więc WKTK stwierdziła, że to jest przelot z formą treścią i nie ma sensu tego budować. Ja sądzę, że może z nową władzą udałoby się jakoś to zrobić lepiej, bo skoro oni teraz będą analizować całą linię średnicową, jak ją zrobić po nowemu, to może doszliby do wniosku, że WKD, przedłużenie do faktycznie Śródmieścia, ma sens. Natomiast co faktycznie się zmieni w ramach przebudowy linii średnicowej na WKC? Zmieni się kilka rzeczy. Pierwsza i najważniejsza to jest to, że będzie zupełnie nowy przystanek kolejowy Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Ochota i planują się też zmiany, jeżeli chodzi o Śródmieście WKD, ale na razie jakie to jeszcze nie wiemy i na pewno też nie będą jeździć pociągi do Śródmieścia WKD ani do Ochoty, bo będzie przebudowany cały wiadukt, jeżeli chodzi o ulicę Towarową i wtedy pociągi będą dojeżdżać tylko i wyłącznie do Warszawa Zachodnia WKD. WKTK jeszcze nie wie, gdzie będą rozjazdy, albo skorzysta z tych starych przy reducie Ordona, po prostu po jednym torze będą jeździć pociągi do zachodniej, albo będzie tymczasowy rozjazd ustawiony za samą stacją Warszawa Zachodnia. I też tam będzie problem, jeżeli chodzi o kursowanie częste, bo pociągi będą mogły jeździć chyba dalej, tylko łącznie co 15 najczęściej minut, w związku z tym, jakie będzie sterowanie ruchem na tamtym odcinku. Więc takie są tutaj plany, tak będzie wyglądać sytuacja. Szkoda, że tego przedłużenia nie będzie, ale może coś jeszcze by się udało ugrać. I my na pewno, że będą objazdy już teraz w poniedziałku od 8 kwietnia dla linii 212 i 11. Tak samo pojawi się nowa linia 800, a właściwie to wróci po zimowej przerwie. Linia 800 od soboty, czyli od jutra 6 kwietnia już będzie kursować. W związku z remontem ulicy Orłów Piastowskich linia 194 będzie jeździć objazdem, a z kolei Brudno może zapomnieć o tramwajach. Wszystkie linie tramwajowe znikają z Brudna w związku z pracami przy remoncie torowiska tramwajowego całego od Ronda Żaby do samej zajezdni tramwajowej Anopol. W związku z tym, że zajezdnia na Anopol będzie niedługo ukończona i będzie faktycznie z niej odbywać się ruch liniowy i wyjazdowy i wjazdowy, tam po prostu w przyszłości nie trzeba było robić jakichś remontów całkowicie odcinających zajezdnie. Teraz będę wszystkie remonty na całym odcinku. Także cały ten odcinek będzie aktualnie remontowany przez najbliższe 3 miesiące. Tak, będzie spokojnie jakiś film na temat tej inwestycji, kiedy nie wiem, ale będzie coś na pewno, spokojnie, to się nie bójcie. No i inwestycja zakłada właśnie wyłączenie całkowicie ruchu tramwajowego. Linie wszystkie 1, 3, 4 i 25 będą jeździć tylko i wyłącznie do Ronda Żaby, z tym, że 25 będzie ponownie dla pasażerów dostępne dopiero od przystanku Brudnowska, bo 25 będzie zwracać przez tą taką pętlę fajną. Natomiast na odcinku zamkniętym będzie jeździć linia autobusowa Z1, która będzie kursować w miarę często na trasie głównej relacji do metro Brudno, w śladzie oczywiście tramwajów, a w wydłużonych kursach i takich nawet właściwie de facto co drugi kurs będzie jeździć do oczywiście Żadania Wschodniego, natomiast linia 234 będzie wydłużona do stacji metra Brudno, więc takie tutaj faktycznie rewolucje się aktualnie dzieją. Jeżeli chodzi o trasę tramwajową do Brudna, metro będzie trochę bardziej obłożone, co zajęcie się. Idziemy dalej, bo już w niedzielę, 7 kwietnia, będą oczywiście wybory samorządowe. Standardowo zachęcam Was oczywiście do głosowania, żebyście mieli faktycznie wybór, bo wiadomo, że kto głosuje, później może narzekać na to, na kogo głosował, jak faktycznie wyszło, a te osoby, które nie miały udziału, no to jakby rozumiecie, o co chodzi. Ważne jest to, że komunikacja miejska wtedy po prostu będzie bezpłatna, więc jak coś, wtedy czy pierwsza, czy druga strefa nie ma znaczenia. Cały warszawski transport publiczny, jeżeli chodzi o pociągi, SKM-ki, czerwone pociągi, koleje mazowieckie są płatne dalej, SKM-ki są bezpłatne, tramwaje są bezpłatne, autobusy są bezpłatne, promy są bezpłatne jak zawsze. No i oczywiście coś jeszcze wspominam, metro też będzie bezpłatne, więc jak ktoś taka sytuacja będzie w najbliższą niedzielę. Tymczasem plakat Warszawa Wschodnia, który się znajduje tutaj, po tej stronie, jest ładnie wisi i co ja mogę powiedzieć o nim? Jest faktycznie, więc to jest dobra informacja. Jeżeli chcielibyście kupić sobie taki właśnie plakat, znajduje się on na stronie na kanału, który jest Koleo. Link do niego macie oczywiście jak zawsze w opisie. Idziemy dalej, bo pojawiły się oznaczony został warszawski południk 0 na moście pieszo-rowerowym. Tak on wygląda. Jakbyście go widzieli, to jest właśnie warszawski południk 0. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, o co w nim chodzi, to jakby macie do tego link w opisie i w karcie, bo jakby nie chce mi się wam dokładnie streszczać tej całej historii, a dosyć jest rozległa. Natomiast z innych informacji dobrych, pozytywnych to jest to, że w pierwszym tygodniu z mostu nowego skorzystało już 200 tysięcy osób i to jest dobra nowina, więc faktycznie trzeba przyznać, że
całkiem dużo tych osób skorzystało już z nowego obiektu mostowego. Tymczasem kolejne ulice są przebudowane w ramach ZDM-u. Krok po kroku zmieniamy ulicę Odyńca i możemy już teraz zobaczyć faktycznie efekty tego, jak aktualnie Odyńca wygląda. Faktycznie jest ładnie, zielono, są nowe przejście dla pieszych, nowe chodniki i nowy oczywiście asfalt, czarny jak smoła. Więc faktycznie trzeba przyznać, że tutaj ZDM też dalej pracuje. Z kolejnych informacji, tutaj możemy sobie zobaczyć, to jest właśnie oczywiście Wesoła. I to jest dobra informacja, został de facto dzisiaj ogłoszony przetarg na budowę tunelu w Wesołej. Tunel oczywiście, jeżeli nie wiecie co chodzi, to jest taki właśnie tunel. Tunel pod w miejscu aktualnego przejazdu kolejowego. W tym miejscu ma powstać. W ramach tej inwestycji też powstanie tymczasowy przejazd kolejowy, bo faktycznie tych tunelów tutaj w tym miejscu będzie dużo powstawać. I z tunelu, z tego co okaże, będą wyjścia z przejścia podziemnego na wszystkie perony. W ramach tej inwestycji też się dosyć mocno tutaj zmieni cały układ drogowy. Powstaną trzy nowe ronda i będzie naprawdę na bogato. Tu też powstanie nowa pełnoprawna pętla autobusowa z nowymi przystankami. Dużo się będzie działo. O tym spokojnie pojawi się też osobny film, żebyście faktycznie wiedzieli, o co tu chodzi. Film z tunelu Wesołej powinien się nawet może pojawić w tym albo w kolejnym miesiącu. 28 miesięcy. Można oferty składać do 8 maja, więc jest naprawdę całkiem długi czas i 28 miesięcy będzie realizowana ta inwestycja. To jest już faktycznie przetarg na budowę. Podobnie dobra informacja jest taka, że w końcu została podpisana umowa na wiadukt w Rembertowie. Ta inwestycja będzie realizowana, zresztą pokażę, do kiedy będzie ta inwestycja realizowana. Natomiast tutaj mam informację, jeżeli chodzi o inwestycje, to aktualnie się rozpoczęła, czyli od kwietnia 2024 do grudnia 2025 roku będzie faktycznie powstawać wiadukt Chełmżyńskiej i o tym wiadukcie już zrobiłem film, ale jeszcze nie został opublikowany, więc najprawdopodobniej w tym miesiącu zrobię go. Więc spokojnie, nie bójcie się na ten temat też, że będą się pojawiać filmy na kanale Wizynosz. Dużo się będzie dziać teraz na tej linii kolejowej, więc to jest dobra informacja, że większość przejazdów kolejowych będzie teraz likwidowana. Z innych informacji, zostało podpisane ostatnio porozumienie pomiędzy PKP i miastem stołecznym Warszawa a propos kolejnego obiektu w tej relacji, jeżeli chodzi o tą linię kolejową. Chodzi oczywiście o tunel w wyciągu ulicy Marca. Przetarg na budowę tego tunelu ma być ogłoszony w drugiej połowie tego roku, więc też czekamy na dobrą informację z tej inwestycji. Z kolei dobre informacje są takie, że wpłynęło 6 ofert na koncept, nowy koncept obwodnicy śródmiejskiej od Rdzy Miejskiej do Ronda Żaby. To będą kolejne 2 lata po prostu czekać, aż zobaczymy, co faktycznie z tego wyjdzie. I później może jakieś projektowanie, będziemy czekać dalej. Tymczasem wodociągowcy aktualnie będą pracować na ulicy Smartańskiej i Smartanka. I co ważne, ta ulica od poniedziałku 8 kwietnia będzie właśnie zamknięta na takim oto i odcinku. Tu będą faktycznie realizowane prace. I ostatnie prace na Orłów Piastowskich. Tutaj jest prace aktualnie będą realizowane jeszcze de facto do 11 kwietnia i to jest odcinek, który jest teraz jeszcze realizowany. Co z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tym, które się znajduje na bulwarach warszawskich? No pozostanie, ale nie jako Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tylko jako pawilon nad Wisłą, jako oddział muzeum i będzie to przestrzeń służyła do tańca i innym sztukom performatywnym, więc takie faktycznie zmiany, bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej oczywiście się przeniesie do swojej siedziby, która ma być oddana do użytku pod koniec tego roku. Na koniec zetknijmy sobie, jak tam sondaż z 1 kwietnia, który był opublikowany. Sondaż z 1 kwietnia, kto powinien zostać prezydentem Warszawy? No, wygraliście, że każdy chciałby być po prostu samemu prezydentem, więc co ja mogę powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jest Was tutaj coraz to więcej, dokładnie 15710 osób. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co ja mogę powiedzieć? Kolejne wydanie Mniejsza z tym powinno się pojawić za tydzień. I teraz może w ramach ścisłości parę informacji ważnych. Czemu się nie pojawił film o M3 i faktycznie o ostatnich inwestycjach realizowanych przez ostatniego prezydenta? Stwierdziłem po prostu, że nie będę tutaj promować prezydenta aktualnego Warszawy, bo jeżeli bym po prostu mówił o konkretnych jego inwestycjach, to czy bym mówił pozytywnie, czy negatywnie, bym faktycznie promował tą konkretną osobę, pokazując jego dokonania. To jest pierwszy aspekt. Jeżeli chodzi o M3, się nie wyrobiłem w czasie, chociaż mam dużo projektów przygotowanych i dużo analiz, to o M3 będą specjalne, osobne filmy, ale bliżej maja, wakacji. Wtedy faktycznie spodziewajcie się, że będzie trochę rzeczy ciekawych, jeżeli chodzi o M3 i też dokładnie sobie przeanalizujemy, pokażę Wam dokładnie stację, co gdzie będzie, mam dostęp do tych wszystkich materiałów, które są właśnie z przetargu. Teraz i ostatni element. Mogliście zobaczyć, że co jakiś czas,
przelatuje za mną jakaś kuleczka. To jest rzecz, którą spędziłem dzisiaj połowę dnia. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, czemu one przelatują. One przelatują w dwóch wariantach. Pierwszy wariant, i taki podstawowy, to jest dla mnie informacyjny, co 10 minut przelatuje jedna piłeczka, żebym wiedział, że 10 minut już do was marudzę i gawędzę. A druga opcja to jest, kiedy klasnę, poleci też kolejna kuleczka. Więc jeżeli głośniej powiem czy cokolwiek, to też polecą kolejne kulki. I takie bajery. Więc tak, to nie jest element nudzenia się, bo dosyć dużo jeszcze fajnych bajerów będę chciał zrobić na ścianie, między innymi świecące się i mierkające w oknach bajery. A jakby ktoś z was był ciekawy, to tak, to by za pomocą Lego robota, którego kupiłem w ostatnie wakacje i mogę też to zrobić przy ściskiem. Więc bezprzewodowo oczywiście, co nie? Zacząłem mówić do mikrofonu i się powłączało. Ale dobra. No to ostatni raz. Filmy o tym, jak to dokładnie będzie, wygląda i jak ten cały mechanizm działa, niedługo będziecie mieli na drugim kanale Awiznosza, czyli oczywiście plany Awiznosza, gdzie powinny niedługo wrócić normalnie filmy ze City Scan. Z tym czasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny pełnoprawny film pojawi się po zakończeniu ciszy wyborczej, a jutro i pojutrze powinny się pojawić trochę inne materiały, ale też koło warszawskie i bardziej około kanałowe, bo jest parę filmów, tak z tego co wiem, czekacie od już dłuższego czasu i przydałoby się je zrobić. Jak mi się uda, to się pojawiam, a jak nie, to nie. No, dobra, co nie? Tymczasem kończymy. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!